Cześć widzowie! W filmie o dniach tygodnia mówiliśmy, że niedziela to dla chrześcijan najważniejszy dzień. A to dlatego, że w niedzielę zmartwychwstał Pan Jezus. I właśnie dziś porozmawiamy o wielkim święcie z tej okazji, czyli o Wielkanocy. Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan. Obchodzimy je na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa. Przygotowania do Wielkanocy trwają 40 dni, a okres ten nazywa się Wielkim Postem. Ostatni tydzień do świąt to inaczej Wielki Tydzień. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa. Podczas Niedzieli Palmowej święcimy palmy. W Polsce ciężko znaleźć prawdziwe palmy. Dlatego robimy je z gałęzi wierzbowych, kolorowych kwiatów, bibułek i bukszpanów. Szczególnym czasem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i ranek w niedzielę zmartwychwstania. Święcenie palm to nie jedyny zwyczaj wielkanocny. Najpopularniejszym jest chyba malowanie jajek. Choć na kolorowe jajka mówimy ogólnie pisanki, to w zależności od sposobu zdobienia każde ma swoją nazwę. Oprócz pisanek mamy też skrobanki, kajanki, oklejanki czy wydmuszki. Do pokolorowania jajek używa się barwników, tych naturalnych pochodzących z roślin i tych sztucznych dostępnych w sklepach. A wiecie, jak uzyskać barwniki naturalne? Czerwony kolor uzyskamy z buraków, brązowy z łusek czerwonej cebuli, żółty z białej cebuli, zielony z pędów zboża, a czarny z kory dębowej. Wielkanocne pisanki możemy pokolorować we wszystko, na co mamy ochotę. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Kolejny zwyczaj to święcenie pokarmów wielkanocnych, który odbywa się w Wielką Sobotę. Przygotowujemy koszyki, do których wkładamy pokarm. Przykrywamy białymi serwetkami i ozdabiamy rączkami bukszpanu. Tak przygotowany koszyczek to inaczej święconka. A jakie pokarmy wkładamy do koszyka? W koszyku powinny znaleźć się chleb, sól, chrzan, wędlina, babka wielkanocna, ranek cukrowy, jajka i pisanki. Każda z tych potraw posiada własną symbolikę. Chleb to symbol Pana Jezusa. Sól oznacza prawdę. Chrzan oznacza siłę. Wędlina oznacza dobrobyt. Babka wielkanocna to symbol doskonałości, a baranek cukrowy to symbol zwycięstwa dobra ze złem. Jajka i pisanki symbolizują nowe życie. Po Wielkiej Sobocie, po święceniu pokarmów, przychodzi pierwszy dzień świąt, a więc Niedziela Wielkanocna. Niedziela Wielkanocna zaczyna się od rezurekcji. Rezurekcja to poranna msza wielkanocna, w trakcie której bicie dzwonów oznajmia światu zmartwychwstanie Pana Jezusa. Po rezurrekcji wracamy do domu, gdzie szykujemy śniadanie wielkanocne. Śniadanie rozpoczynamy od dzielenia się święconym jajkiem. Na stole będą krować jajka w różnych postaciach, zupy jak żurek, barszcz biały czy zupa chrzanowa, wędliny, kiełbasy, ale też tradycyjne polskie ciasta, mazurek, sernik i babka. Po wielkanocnym śniadaniu dzieci wychodzą na dwór, gdzie szukają ukrytych przez zająca łakoci. Kolejne zwyczaje wielkanocne są związane z drugim dniem świąt, czyli z Lanym Poniedziałkiem. Lany Poniedziałek to inaczej śmigus, dyngus. Tradycja Lanego Poniedziałku jest bardzo długa i sięga czasów słowiańskich. Pierwotnie to chłopcy polewali wodą dziewczyny, co miało być dobrą wróżbą. Ulubiony dzień świąt dla dzieci, podczas którego mogą polewać się wodą. Ten dzień nikomu nie ujdzie na sucho. Wielkanoc to bardzo radosny i rodzinny czas. A przedstawione w tym filmie tradycje sprawiają, że zawsze czekamy na nie z wielką niecierpliwością. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę i kliknijcie przycisk subskrybuj. Cześć!